Bizon Super Z056. Remont generalny. Rocznik 1981, czyli z okresu stanu wojennego. Nie no, powiem, że tu jest tyle różnych rzeczy rozpoczętych, robionych, że ciężko w ogóle od czego tu zacząć zdecydować. Osłona wytrząsaczy niestety została wymieniona, bo korozja przyszła. Ostra korozja, wszystko się rozklekotało. I tutaj właśnie mamy piękny napis Bizon Super Z056, że to jest bizon z okresu stanu wojennego. To jest fabryczny napis, jeszcze w nie tak złym stanie. No ale tutaj już się wszystko skończyło. U góry też się skończyła poprzeczka, też się to wzmocnienie bardzo często właśnie tak psuje. Można wykorzystać jeszcze do czegoś, ładny arkusz blachy jest z tego wszystkiego. Ktoś miał po prostu tutaj fantazję i domalował sobie Bizon Super Z056, no bo w okresie stanu wojennego niestety malowali tylko jednostronnie emblematy. To było na znak protestu, z tego co słyszałem, tak bynajmniej takie plotki chodzą. Nie wiem jaki to miał być protest, ale jest. Tu jest nowa osłona wytrząsaczy. I to jest osłona, widzę, starego typu, bo to jest właśnie bez wzmocnień tutaj na tylne światła. Ona mi się lepiej podoba, bo tutaj w przypadku, gdy są te wzmocnienia, to ona jest spawana i jest trochę pokrzywiona przez spawę. Powinna być zgrzewana, ale niestety firma, która to robi, to zgrzewa. Czyli zamiast zgrzewać, to spawa. Kurczę, w środku jest pusto. Normalnie można sobie przez kombajn przejść. Nie ma wytrząsaczy. Jest kosz sitowy zamontowany. Ale wygląda to naprawdę bardzo ładnie. Jest wszystko konserwowane, od razu malowane, żeby nigdzie korozja się później nie dostawała. Bardzo mi się to podoba, ta robota. Bizon jest stabilny. Nic się tutaj już teraz nie chibocze. Bardzo ładnie to wszystko jest poskręcane. Nowe śruby wszędzie są dane. Bardzo ładnie to jest wszystko dopieszczone. No, opona jest bez diamentu. Ale to jest, co to jest? Malchora. Tamto jest z tyłu diament jeden. To tak. To jest oryginał Stomir. Przesmarowane łożyska. Nowe pewnie łożyska są dane. Tu jest nowy podsiewacz stawiony. Podsiewacz nówka. Sprzodkowa. Ta drabinka jest ładna, prosta. Nie wiem, czy to nas oryginalna, może i oryginalna. Zbiornik paliwa, coś tu się działo. On jest nowy. A to chyba szpachel, bo to jakaś gniotka jest. Nie wiem, czemu on tutaj ma jakąś taką... Czy tutaj była gdzieś grocz spawana? Nie wiem, czemu jest taki pofalowany. Coś, ten zbiornik jakoś dziwnie wygląda. Nie wiem, czy to jest oryginał, czy to jest nowy. Tutaj takie ładne spawy. Chyba to jest, mi się wydaje, że to będzie chyba kupiony. Ale nie jestem pewien. Się zaraz dowiemy. Tu też indeksy. Nowe koło. Tu jakieś stawki są blaszane. Ładnie to zrobione. Praktycznie nie widać ich. I tu z tej strony też ktoś namalował sobie Bizon Super, bo nie było z tej strony. Tylko od strony rury wyładowczej były w okresie stanu wojennego emblematy. Ktoś sobie tak namalował. Wąskie koła. Ale opony są bardzo ładne. 18,4×30. Nowe łożyska na wale odrzutnika. Mocarnia pewnie też ma nowe. Kombajn, jak widać, nie ma w ogóle tutaj wentylatora. Nie ma podłogi podsiewacza.
a za to kosz sitowy. To bardzo ładny kosz. Tutaj ma ten grzebień. Rozpórkę ma założoną. Tu jest ta płachta, która z odrzutnikiem. No i odrzutnik. Odrzutnik trochę poszarpany. Ale on będzie chodził. Miejmy nadzieję. Coś tam mu umoczę. Nie wiem, będzie jakiś luz ma? Jak na nowy odrzutnik coś tam. Jakieś głuche stuki są. Nie wiem, co to jest. Belka poprzeczna. W którymś kombajnie ona pękła. A, u Tomasza w tym na testy była wymieniona. Tam tak. Ręczny w komplecie. Tutaj jakaś kombinacja, to są do wymiany te gumki. Ktoś tu zdętki zrobił, czegoś takiego nie widziałem jeszcze. A tu? To samo. Hamulce pewnie jeszcze nie były robione. To jakieś pokombinowane, to wszystko jest pozalewane. Nie podoba mi się to. Tutaj pokażę nowiutki wentylator, no obudowa wentylatora, nówka. Tutaj są te wzierniki od spodu, przy tych żmijkach. Wszystko jest nowiutkie będzie. Obudowa wentylatora, miło popatrzeć, nowa. A tu przy okazji, jak jestem, stare schodki, skrócone, pokrzywione, pomarszczone, czerwone. No nie wyglądają zbyt ciekawie. Tu mamy stary przenośnik ziarnowy. Jak to niektórzy mówią, elewator. Ze szrotu bizonowego przyjechały wytrząsacze, klawisze. Cztery klawisze zostaną wymienione. Bardzo ładne wytrząsacze. Nigdzie nie pogięte, nie połamane. Super. Stan perfekt. Nowiutki przenośnik. Miło popatrzeć na nowe rzeczy. Prosto z fabryki. To jest chyba z Akmeta. Coś tak mi się wydaje. No to jest Akmet. To jest też... Nie, to jest chyba do zbiornika ziarna to idzie, czy gdzie to idzie? Nie, tutaj to jest też do przenośnika. Wszystkie dekielki, pokrywki. Tu jeszcze jedna, no i łańcuch do przenośnika, nowiutki. Bardzo ładny. Może po jednym sezonie, ale jest super. To tak, jestem z tyłu, pokażę numer ramy. 32502. Czyli mniej więcej połowa produkcji bizonów. 32502, 81 rok. Do 94 roku zrobili jeszcze ich ponad 60 parę tysięcy. Kombajn na 100% przez wiele lat musiał być garażowany, skoro jest w takim stanie w ogóle lakier, ten oryginalny. No i ta naklejka. To też jest fabryczna naklejka. Zazwyczaj po tylu latach to jej w ogóle nie widać. 32502, cena 719 tysięcy. Charakterystyczne takie pasy ktoś domalował sobie. No, pierwszy znak jakości. Bardzo ładny stan. No i reflektory. Niestety reflektory są w stanie beznadziejnym. Odbłyśniki widać, że praktycznie znikły. Jeden i drugi. Taki dziwny Orbitrol, ale to jest oryginał chyba, bo czerwony jest. W ogóle jest bardzo ładnie pod tym pomostem, podoba mi się tutaj. A tu pokażę, drabinka przyjechała ze szrotu bizonowego. Bardzo ładna. Uwaga, układ zalany wodą. Nie wiem, czy ta budowa jest nowa. Nie ma związku z tym loga. Pistonówka tu jest, obudowa zbiornika.
pozostałości po Gogucie LBS5. Ale jeszcze by go może naprawił. Chociaż nie wiadomo, czy tu jest co naprawiać. Tutaj ktoś nawet napisał sobie Bizon. Ma jakieś fantazje. Kierownica bez kapselka. No, to jest wszystko do zrobienia. No, fotel, jak to zwykle w Bizonach, nie wygląda zbyt ciekawie. Tutaj mam pokazaną, jak wygląda dziernik. No, nie jest zbyt ładny. Do wymiany jest, bo tu nic nie widać. Trzeba zrobić spleksy nowe. Kurczę, podłoga, tu się coś wieje. Instrukcja obsługi silnika jest metalowa. W starych wersjach tak było, później naklejkę robili. Zegary, widzę, są zaklejone. Nic tu nie widać. Co się w ogóle dzieje? Trzeba by je było odkręcić na czas tutaj. Może remontu, ale zobaczymy, co tam się dzieje. Jak te zegary wyglądają? Tu kontrolka, widzę, jedna wyrwana, druga wyrwana. Ta jest od koguta, kontrolka. To jest najważniejsza w sumie, to jest od przenośników. Znaczy, to jest nie od przenośników, tylko to jest kontrolka od zapchanej ścieczkarni. 3100 motogodzin. No, zegar jeszcze starego typu, bo z amperomierzem. Późniejsze wersje miały voltomierz. Trochę wyrobione od biegów. Jeszcze się nie przecięło. Tam gdzieś może 1/4 jest wyszlifowana. Zegary zabezpieczone przed deszczem. Zobaczymy, co tutaj. Wszystko nowe. Zaraz tam zajrzymy. Tu mamy lampy starego typu na rurkach. Jakby ktoś miał nowego typu, to chętnie byśmy tutaj wzięli, założyli. Może będę robił te instalacje. One są za nisko, te lampy. Później są wyżej porobione. Nie można wejść, bo głową się w to wbije. To też jest starego typu. Przednia oś. No, tutaj się ładnie trzyma. Bo tu są wąskie koła, to tak to nie obrywa. Tam z tyłu widzę, coś jest pospawane. I tu z tyłu też. Ale to może wynikać z tego, jak to Tomasz mówił, że te śruby są wszystkie luźne. Szczególnie te trzeba podokręcać. Bo to się wszystko tutaj luzuje, no i niestety wtedy się trzyma tylko na tych kątownikach i to nie wytrzyma. Skrzynia biegów, nie wiem, czy tam było zaglądane. Czy nie. Ładny czerwony kolor skrzyni biegów. Podoba mi się to. Chociaż nie podobają mi się te obudowy tych hamulców z tymi dziurami. Bo tu inne tarcze idą. Jakby ktoś gdzieś skrzynię rozbierał, to warto było przełożyć to wszystko. Chyba na nowszy typ. Te całe obudowy. Widziałem, że skrzynię rozbierają, to wszystko na złom wyrzucają. Te całe boki. No, mocarnia z jednym cepem, nie no, z dwoma. Gdzieś tu obciera, ale to tu gdzieś z boku. Akumulator hydrauliczny, ktoś tu rozdzielacz zmienił na nowy. Ten trzysekcyjny jest oryginał. Tu osłona, ma tu, na te plewy, żeby się nie czepiały. Takie udoskonalenie bizonowe. Tu też mamy wszystko nowe. Łożysko nowe, koło nowe. Tam piaska jest stara, ale reszta jest wszystko nowe. Zaraz się przeniosę do zbiornika ziarna, zobaczyć, co tam się dzieje. Tu u góry wszystko jest bardzo sztywne. Nie wiem, tu
bardzo ciężko złapać, ale się da otworzyć, bo ta część też jest nowa. Cała ta obudowa jest nowa. Ta górna też, ta część. Widać, że jest tutaj było popękane, wszystko jest wymienione na nowe. Bardzo ładnie to też wygląda. Dzięki temu jest wszystko takie sztywne. Wymieniona została też podłoga silnika. Nówka jest. Ta podłoga pod silnikiem. Tu jest instalacja. Jakiś bezpiecznik jest? Nie, co za bezpiecznik? Taki duży. Chyba nie jest oryginalny. Regulator napięcia. Ten czerwono-czarny przewód, co tu idzie, to jest przewód do czujnika temperatury oleju. On idzie tu pod silnikiem. Gdzieś tu jest przekręcony. Powinien gdzieś tutaj to oczko być przekręcone. To są do alternatora chyba przewody, czy do czego to są? Nie wiem, do czego to dokładnie jest. Tu jest regulator napięcia na jednym przewodzie, gdzieś się kurczę trzyma. To do rozrusznika, to pewnie jest do alternatora, ale mało też tych przewodów jest. A, tu są jeszcze do czujników. Tu są do zegarów przewody. Ten czerwony z niebieskim to jest wartość ciśnienia oleju. Na pewno ten różowy jeszcze jest, tutaj zielony i szaro-czerwony. I tutaj niesamowity widok. Nowa podłoga ocynkowana w dodatku. To jest dno zbiornika ziarnowego. Wszystko nówka. Jest nowa ta cała obudowa boczna zbiornika. Co tam z zewnątrz było widać. Ślimak jest widać stary. Ale trzeba uważać, żeby się nie pokaleczyć na nim. A tu jest wszystko nowe. Ciekawe, czy krzyżak będzie nowy. Bo jest, widzę, zdjęte. Ale tutaj jest czyściutko rozebrane. Coś pięknego, ten zbiornik ziarna. Miło popatrzeć. No i tutaj widać, że jest do wymiany to szkiełko. Będziemy to wymieniać może. Pokażę, jak to zrobić. A tutaj mamy kielich, gdzie jest czujnik. No, można powiedzieć, że to jest tutaj czujnik. Ile jest w zbiorniku ziarna, jak jest pełno, to sygnalizuje. Warto wymienić ten włącznik, podejrzewam, na nowy, no sprawdzić, czy jest dobry. No i nie ma przepony. Przeponę trzeba kupić nową. Jakiś czas nie były dostępne, może teraz są dostępne. Warto zobaczyć, czy są dostępne i kupić nową przeponę, bo nie będzie to bez przepony chodzić. Jak już tu jestem, to przy okazji zobaczę jeszcze tego kubuta. LBS 5. Co to jest za wersja tego koguta? Data produkcji 24 V. Kogut jest z roku 1980. A czy by jeszcze go naprawił? Nie ma uszczelki, nie ma klosza, nie ma szkiełka. Ale w ogóle ten kogut warto by było przenieść stąd tutaj. Bo to z tyłu kogut. No w oryginale tutaj występowały początkowo. Ale lepiej wygląda, jak ten kogut jednak jest z boku. Takie jest moje zdanie. Tutaj widać, w jakim stanie paskudnym były te części. Pomiętolone, poniszczone. I tak było już coś spawywane. Też
jeszcze z tej strony może popatrzę, jak to wygląda. O, tutaj właśnie było popękane. Tu ktoś taką stawkę zrobił ładną, blachę, śrubki poprzekręcał, to tu już nie pękało. Piękne mlecze. Tutaj ten koniec przenośnika, można powiedzieć, przenośnika głosowego, który rzuca z powrotem na klepisko. Też jest wymieniony, bo ten widać beznadziejny jest, same dziury. Kosz sitowy. Też jest wymieniony. Tu jest podłoga, która była pod silnikiem. Widać, co się dzieje. Sito. Niesamowite, że tak zardzewiało. Chyba silnik miał małe wycieki tylko olejowe. Tu jest obudowa wentylatora. Wentylator w środku. Ale chyba jeszcze będzie wymontowany. A tu jest dno zbiornika ziarna. Widać, co tu się działo. Ile tu jest korozji. On jest chyba wywleczony na drugą stronę. Czy jak on tu jest? Tak, to jest ta część, która w środku była. Czyli on z drugiej strony widać. Razy był naprawiany, a wszystko przegniło na wylot. Musiała woda tu stać. A tu klepisko stare. Nie było aż takie kiepskie, trochę pugięte. Tutaj taka ciekawostka, bo kombajn dostanie, można powiedzieć, nowy używany header. Coś pięknego. Header w bardzo dobrym stanie. Zaraz zobaczymy, z którego roku to jest header. 1983. Chociaż nie, tu jest napisane, że z roku 1986 ten header. To tu jest coś poprzerabiane. Faktycznie tu jest poprzyspawane stare tych napędy. To jest header roku 86. To jest nowszy typ headeru. Tak. Header z roku 86 to jest. I on, widzę, ma bagnety ze stalkami. Ze stalkami ma. Ładne ma te bagnety. Bardzo ładne ma bagnety ten header. Ślimak też jest niepomiętolony. Ładny ślimak. Żółty kolor. W 86 roku faktycznie były żółte headery. Bardzo ładny header. Podoba mi się ten header. Ze szrotu bizonowego kupiony. 8-6 rocznik. Tu nie ma korozji. Tu często koronuje. Przerobiony napęd, tak jak mówię, na stary typ. Znaczy, na stary typ tu jest przerobiony tylko. No tu powinny być różne przekładnie i tak dalej, bo tu już jest naszego typu wszystko. Ktoś pomyślał i zrobił coś takiego, że zaadaptował ten header do Bizona z 86 roku do 81, czyli to jest z wersji trzeciej, pójdzie do wersji pierwszej. Ciekawe, czy to wszystko będzie pasować tutaj na gardzieli. A tutaj mamy obudowę silnika i zbiornik na płyn hydrauliczny, rura wyładowcza, no i gardziel. Bardzo ładna gardziel. Rura też, widzę, że nie ma nigdzie wgniotek. Dosyć fajnie wygląda. Tutaj też nie ma popękania, nic. Wszystko jest super. Elegancko. Piękny header, rok 86. Takiego przeszczepu jeszcze nie widziałem. Z 8.6 na 8.1. Ale będzie fajnie to wygląda.
No i tutaj jeszcze jest widać obudowa zbiornika ziarna od strony rury wyładowczej. Tu widać wszystko pognite było z tej strony. Zobaczymy, jak to z drugiej strony wygląda. No jest fabryka maszyn żniwnych w Płocku. Logo z okresu stanu wojennego, rok 1981, czyli pierwszy rok występowania tego loga. Chociaż w 80 już chyba się też pojawiło. Bardzo ładna obudowa. Tu mamy części, piękne części. Tutaj wróciłem jeszcze raz do headera, bo dostałem informację, że to niby jest fabryczne rozwiązanie, jeśli chodzi o ten napęd. Ale to mi się nie chce wierzyć. Chociaż kolor tego koła i tego headera jest taki sam, o dziwo. Żeby fabryka robiła takie wersje? W 86 roku do starego typu kombajnów takie headery wypuszczałaby? Te koło raczej jest fabrycznie malowane. Coś mi się wydaje. Może i tak, trudno mi powiedzieć. Ten bałek jest raczej malowany później. Taka trochę jest to nietypowy header. Nowy typ headeru ze starym typem napędu. Można tak było powiedzieć. Ale header jest naprawdę bardzo, bardzo ładny. Tu była jakaś stawka wstawiona, coś tu chyba pękało. Ale tutaj nie ma żadnego pęknięcia. Ślimak jest super, nagarniacz jest super. No, jak to się wszystko ładnie wyczyści, pomaluje, będzie elegancko. Jeszcze raz wróciłem do loga z kłoskiem. To jest rok 1981. Bardzo ładne logo z kłoskiem. To są początki loga z kłoskiem. FMZ. Koło talerzowe od mocarni albo do dorzutnika. Tutaj mamy rozdzielacz łanów. No, nawet dosyć ciekawy stan. Łańcuch gardzieli. Tu jest kierownica od rozdrabniacza. Tu mamy wiernik do klepiska i do mocarni. Ogólnie do bębna mucącego, sito. No i tu różne ciekawe rzeczy są jeszcze. Stary zbiornik ziarna. Co ja gadam, zbiornik paliwa. Stary przenośnik. Tu mamy zasuwy do zbiornika ziarna. Sita. Jedno, drugie. Osłona wentylatora. Obudowa tylna. No i silnik, serce kombajnu schowane. Co my tutaj mamy? Andrychów, filtr. To jest filtr oleju silnika, pompa wtryskowa, separator wody widać był nieczynny chyba, pominięty, bo w ogóle nie ma tutaj żadnych tych przewodów, zaśniedziały cały, zmatowiałe szkiełko, pompa wtryskowa, ładnie wszystko tu wygląda, będzie wszystko umyte. O. Rolka napinająca, włączająca potrójny pas od mocarni. Coś tam skrzeczy. O, tu jest luz. Ale ten luz. Ojej, jaki tu jest luz. Nie wiem, czy tu łożyska są?
To jest okropnie wielki luz. Ja podejrzewam, że tutaj mogą być... Ciekawe, czy nie jest wybita ośka. Bo jest strasznie duży luz na tej ośce napędzającej. Łożyska w sumie nie szumią, ale luz jest potężny. A tutaj... Muszę mnie ten luz zastanawiać. Czemu tu jest taki luz? Też jest spory luz. Tu mamy pompę olejową. Wszystko jest zaślepione. No i tutaj to, co lubię najbardziej. Strona od rozrusznika i alternatora. Rozrusznik ma o dziwo kapturek. Naklejka Andoria. Żółta naklejeczka. Ale co ciekawe, nie ma w ogóle daty bitej na tym silniku. Ciekawe, czy to jest silnik od Bizona oryginalny. Czy to nie jest jakiś z samochodów. Ale chyba może i od Bizona. Trudno powiedzieć. Bo nie ma daty tutaj nabitej. Alternator. To jest chyba jakiś licznik motogodzin, czy coś tutaj było. Coś tutaj było, jakieś coś. Dolny wlew oleju. U góry nie ma. W pokrywie zaworów. Alternator. O, tutaj skorodowało brzydko. Bardzo brzydko to wygląda. Filtry. No, filtry to znamy z odpowietrzania. Bizon na testy, bez przerwy jakieś były niespodzianki. A tutaj luzu nie ma. Dobrze. Nie ma luzu na pompie wody, nic. Kalamitka nawet zamontowana jest, tam filtr powietrza i chłodnica. Ciekawe, czy to jest oryginalna chłodnica. Miedziana czy nie? Tak, to jest miedziana, oryginalna chłodnica. Może nie jest oryginalna, ale jest miedziana. Chłodnica wody. Do płynu chodzącego, chodnica. Tu jest taka kalamitka, o której często się zapomina. Zresztą tu też widać, jest zapomniana. Żeśmy w Bizonie na testy z Tomaszem próbowali to kilka razy przesmarować, bo to trzeba raz na sezon chyba przesmarować. Tu nie ma luzu góra-dół. Nie ma. Ale ta dźwignia, mimo że jest wymieniona, coś tu z nią jest nie tak. Rolkę ma, wszystko ma, ale łożyska są do wymiany na 100%. Albo łożyska, albo już tam gdzieś ta ośka się coś z nią stało. A tutaj jest właśnie ten przenośnik. Nie wiem, czy to skośny, czy jak go tam nazwać. Tu jest ten krzyżaczek. Przegub. I właśnie ta część była, jak ktoś tam ogląda filmy z PRL-u, gdzieś tam jakieś wspomnienia, to samolotem z fabryki maszyn żniwnych było dostarczone do kombajnu z fabryki, bo to jest taka, bym powiedział, trochę nietypowa część. Tutaj są takie mosiężne tulejki, tu jest widać trochę luzu. Tutaj ktoś naspawał, bo to już było w kiepskim stanie. Taki pręt przyspawał, bo było wyrobione. No już trochę to przeżyło, widać. A to jest górna żmijka, która rozgarnia w zbiorniku ziarna. Tu też łożyska kiepskie. No i tutaj widać, jakie to jest ostre. Że bardzo dużo, już to w ogóle prawie maleńkie takie się zrobiło, bo tyle zboża zostało tędy przepchnięte, że zobaczyć proszę, jaki to jest luz. Prawie ta żmijka znikła. Ale silnik pięknie wygląda, naprawdę bardzo ładnie, podoba mi się. Tutaj w ogóle się znajdujemy w garażu, gdzie ten Bizon stoi. Teraz na czas remontu wyjechał. Tutaj jest tuleja. To jest tuleja od mocarni. Ciekawe, czy ona jest dobra. Ostatnio coś takiego znalazłem na złomie nowe. O dziwo. Ktoś wyrzucił. To jest czasami bardzo ciężko zdjąć. I to ludzie po prostu tłuką, psują, łamią. I wtedy trzeba nowe kupić. Wielki remont Bizona. Remont generalny. Coś pięknego.